Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Tak kochani, gramy dalej, kontynuujemy, aczkolwiek zauważyłem, że nie podobają wam się nowe efekty, tak więc jeżeli chodzi o Monokumę, zaprzestaniemy tych efektów. Jedynie zostawię efekt, który mówi Makoto, w sensie sobie w myślach, żeby odróżnić to, co on mówi naprawdę, a to, co on sobie tylko myśli. Więc myślę, że na tym etapie sobie zostaniemy. Ja nagrywam odcinek półtorej godziny przed publikacją, nie wiem czy zdążę, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że tak, zobaczymy, możliwe, że będzie troszeczkę krótszy ten odcinek, ale to się okaże, tak więc, dobra, kontynuujemy. Nie chcesz mi pomóc w śledztwie, Chichiro? Nie chcę zostawić Junko samej, przykro mi z jej powodu, muszę z nią zostać. Okej, nie chcesz, to nie. Nie mam mowy, nie mam zamiaru umierać. Błagam was, Boże Buddo, Matko Ziemio, Zeno, Neptunie, pomóżcie mi. Nie obchodzi mnie, kto zabił, wypuśćcie mnie stąd. Wątpię, że Hira pomoże mi w jakimkolwiek śledztwie. Okej, skoro nie, to nie. Zobaczmy jeszcze raz ciążunko, ale chyba patrzyliśmy już na nie. Położyłem swoją dłoń na martwym ciele Junko. Sprawdziłem jej puls, czy oddycha, tak jak robi się to w filmach, ale... Ona naprawdę nie żyje. Nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu odeszła. Dlaczego to musiało się wydarzyć? Dobra. I Junko chyba już widzieliśmy. Wyjdźmy sobie stąd. Opuśćmy salę gimnastyczną. Więc tak jak wam powiedziałem, no może być delikatnie krótszy odcinek, bo naprawdę nie mam czasu. Naprawdę nie mam czasu. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy na początku może mój pokój. Na samym początku powinienem się udać na scenę zbrodni, czyli do mojego pokoju. Nie dokonamy żadnego postępu bez śledztwa. Udałem się do mojego pokoju, w którym nadal leżało ciało Sayaki. Powinienem obejrzeć swój pokój. Może odkryję coś nowego. Dobra, czyli tak, zobaczmy tą rolkę, bo ta rolka mnie intryguje od samego początku. O, wałek do czyszczenia wydaje się zużyty. Czy Sayaka użyła go, żeby wyczyścić mój brudny pokój? No nie wiem, być może. To jest replika miecza, którą przyniosłem tutaj do samoobrony. Czy to oznacza, że ktoś jej użył do ataku? W dodatku... Ktoś ją wyjął z pochwy. Pierwszy raz widzę ostrze tej katany. Tak jak się spodziewałem, również jest pokryte złotem. Poza tym... Widać, że z rękojeści zeszło trochę złota. Tak, na rękojeści brakuje złota. Pamiętam, jak warstwa złota przykleiła się do dłoni, nawet jeśli dotknęła się bardzo lekko. Replika miecza została dodana do naboi prawdy w twoim handbooku. Jakieś klucze? Na podłodze leży klucz, a na bryloku widoczne jest moje nazwisko. To musi być klucz do mojego pokoju. O ile dobrze pamiętam. Ach, no dobrze, wymieńmy się kluczami. Kiedy zamienialiśmy się pokojami, zrobiliśmy to samo z kluczami. Więc jaka miała przy sobie klucz przez ten cały czas? Lila, skoro to prawda, to... Jakim cudem morderca dostał się do pokoju? Sayaka zapomniała zablokować drzwi? Nie, to niemożliwe. To samo tyczy się ciebie, Sayaka. Nieważne, kto to będzie, nie otwieraj nikomu drzwi. Nawet jeśli będę pewna, że to ty, absolutnie nie otworzę drzwi. W dziwnym razie, jaki jest sens zamiany pokoi? Po tych słowach nie ma opcji, żeby zapomniała zamknąć drzwi. Może upuściła gdzieś klucz i ktoś go zabrał? Nie, to również nie ma sensu. Sayaka siedziała już w pokoju, kiedy wymienialiśmy się kluczami. Bała się, więc na pewno nie wyszła na korytarz, przez co nie mogła zgubić klucza. Więc jak morderca dostał się do środka? Zamiana pokoi została dodana do naboi prawdy w twoim handbooku. Dobra, tam jest jeszcze ta pochwa. To jest replika miecza, którą przyniosłem tutaj do samoobrony. No, to dobra. Zapomniałem
O fuck, tam było coś do czytania, przepraszam was. Już powtarzamy. Trudno, jeszcze raz przeczytamy. To jest replika miecza, którą przyniosłem tutaj do samoobrony. W dodatku, miecz został wyjęty. Została po nim tylko pochwa, ale... A? Na pochwie widać ślady zadrapania. Ktoś musiał to zrobić jakimś ostrym narzędziem. Ale jakim cudem pochwa została uszkodzona w pierwszej kolejności? Nawet jeśli ktoś użył katany do ataku, nie ma sensu, aby pochwa została uszkodzona. Gdybyś miał kogoś zaatakować mieczem, najpierw byś musiał wyciągnąć go z pochwy. Ktoś walczył kataną w pochwie? Dodatkowo ciężar raczej nie pomagał w walce. Dlaczego na pochwie są zadrapania? No właśnie, czemu tutaj to wszystko jest w ten sposób zrobione? Jest jeszcze chyba notatnik. Notatnik nadal tu jest, ale... Nie sądzę, że mi się do czegoś przyda. Aha. Nie, to nie. A ten zestaw do szycia? Nie, to były narzędzia. Zestaw narzędzi nadal leży w szufladzie. Nie widać na nim śladów użycia. To ma sens, tak sądzę. Znaczy, skoro go nie użyłem, to logiczne, że nie ma na nich śladu użytkowania. Nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której używam tego zestawu. Ej, gościu! O, Mondo. Przestań kurwa grzebać w tym gównianym zestawie narzędzi. Mamy robić śledztwo, a nie urządzać własny pokój. Czyli ty też nie użyłeś swojego zestawu? Nie tylko ja. Z tego co wiem, nikt ich nie używał. Jakiego chuja używać tego gówna? Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Nikt ich nie używał, bo po co? Bezużyteczne gówno, które nie jest do niczego potrzebne. Narzędzia zostały dodane do naboi prawdy w twoim handbooku. Dobra. A tutaj ten kosz jest wywrócony po prostu, dobra. Na podłodze, ścianach i łóżku widać ślady zadrapań. Czy morderca walczył z Sayaką? Wygląda na to, że w moim pokoju doszło do sprzeczki między mordercą a ofiarą. Kurza twarz. Byłem w pokoju obok, gdybym tylko coś usłyszał. Moty. To jest niemożliwe. Słucham? Zapomniałeś? Wszystkie pokoje uczniów są dźwiękoszczelne. Więc nawet gdyby w pokoju obok wybuchła bomba, nie ma mowy, żebyś to usłyszał. Dogo. To prawdopodobnie kolejne zagranie Monokumy, z których nie wydostaje się krzyk ofiary. Ślady walki zostały dodane do naboi prawdy w twoim handbooku. Mondo, czy ty mi jeszcze coś powiesz? Czekajcie, tu jest ten stojak jeszcze. To stojak na miecz, na którym wisiała złota katana. Dobra, Mondo. Wiesz, ogarnąłem coś podczas warty. Ten zastrany morderca mógł pozbyć się niektórych dowodów. W akademiku jest pokój na śmieci, wystarczy włączyć piec i możesz cokolwiek do niego wyjebać. Tak, jest taka możliwość. A, tak, przepraszam. Tak, jest taka możliwość. Ten skurwysyn. Każdy, kto podnosi rękę na kobietę, jest nic niewartym śmieciem, który zasługuje na śmierć. Tego nauczył mnie Brajak. Brajdak, przepraszam. Jeśli w końcu znajdziemy tę kurwę, będę pierwszą osobą, która wybije jej wszystkie zęby. A, ale co jeśli zrobiła to dziewczyna? Nie ma takiej kurwa opcji. No nie wiem, taka Sakura. To jest dziwne, bo w sumie, no nie, ona by ją zabiła jednym hitem. Sakura, czy ty też uważasz, że jestem winny? Oj. Staram się nie stosować do zwykłych założeń. Nie można tak po prostu powiedzieć, czy to zrobiłeś, czy nie. Jakąkolwiek decyzję podejmie reszta, ja pójdę za nimi. Rozumiem. Dobra, Kyoko. Hej, Kyoko. Szeptałem jej imię, kiedy była zajęta śledztwem. Nawet na mnie nie spojrzała. Co robisz? Czy to nieoczywiste? Niezupełnie. Przeszukuję. Przeszukujesz? Kyoko przeszukiwała dokładnie każdy centymetr mojego pokoju. Zgubiłaś soczewkę, czy coś?
Nie mam pojęcia, co ona robi, ale wydaje się skoncentrować na tym dość mocno. Kilka sekund później podniosła się i zapytała. Nie. Lubisz mieć wyczyszczony pokój? No, w sumie to lubię, ale wątpię, że ten pokój był wyczyszczony. A co? Kiwając przy tym głową, obejrzała jeszcze raz mój pokój. Naruhodo ne. Interesujące. Co w tym niby interesującego? Nie. Po prostu zobaczyłam coś niezwykłego, jeśli chodzi o twój pokój. Niezwykłego? Co masz na myśli? Szukałam podłogę w twoim pokoju od kąta do kąta. I nie mogłam znaleźć ani jednego włosa. Naprawdę? Nie. Ani jednego włosa Sayaki albo twojego, mimo że to twój pokój. Wspomniałem sobie coś, kiedy o tym wspomniałaś. Ktoś użył wałka do czyszczenia i to nie byłem ja. Czy to możliwe, że użył go morderca? Naruhodo ne. Interesujące. W twoim pokoju nie leży ani jeden włos i ktoś używał wałka do ubrań bez twojej wiedzy. Innymi słowy, ktoś inny niż ty sam wszedł do twojego pokoju i go posprzątał. To była Sayaka? Czy może morderca? Co? Tego jeszcze nie wiem. Porządek w pokoju Makoto został dodany do naboi prawdy w twoim handbooku. Okidoki. Co, zostało nam w sumie jeszcze chyba... Nie, łóżko jeszcze. Na łóżku widać zadrapania, zupełnie jakby ktoś na nim walczył. Co się tutaj stało do jasnej ciastej? Ściany? Na podłodze, ścianach i łóżku widać ślady zadrapań. Czy morderca walczył z Sayaką? To już chyba wiesz. Wygląda na to, że w moim pokoju doszło do sprzeczki między mordercą a ofiarą. A, to już czytaliśmy. To już czytaliśmy na pewno. Wchodzimy do łazienki, gdzie Sayaka nie żyje w sumie. Leży jej ciało. Łazienka. Po drugiej stronie drzwi. Nie mogę się pozbyć tego obrazu z mojej głowy. Weź się w garść, Makoto, proszę! Zacisnąłem dłonie w pięści i niepewnym krokiem wszedłem do łazienki. Jej mina spowodowała, że ból, jaki poczułem w klatce piersiowej, jedynie się zwiększył. Straciłem ją na zawsze. Sayaka. Ból głowy, nudności oraz łzy. Wszystko pojawiło się w tym samym momencie. Nie mogę. Nie mogę teraz zemdleć. Dlaczego? Dlaczego akurat ona musiała umrzeć? Muszę odkryć prawdę. Muszę się wszystkiego dowiedzieć. Nie poddam się, nieważne co się stanie na mojej drodze. Będę czuł wsparcie od Sayaki. Okej, dobra. Co my tu widzimy? Widzimy nóż. I jakieś cyfry? Spojrzałem na ścianę za ciałem Sayaki. Zobaczyłem na niej coś dziwnego. Co to? Na ścianie została napisana liczba 11037. Do jej zapisania użyto krwi. Czy to napisała Sayaka? 11037? A nie 2137? Dobra, to czytaliśmy. Czemu nie mogę zobaczyć na nóż? W początku nie chciałem tego robić, ale... Muszę obejrzeć ciało Sayaki. Mamy nekrofila chyba. Wyjąłem plik Monokumy, żeby jeszcze raz sprawdzić, co wiadomo o jej ciele. Sayaka została dźgnięta w brzuch jakimś ostrym narzędziem. Przez to narzędzie leży teraz martwa. Cokolwiek to jest. Ktoś musiał skądś to zabrać, tak? Ej, ale to jest przecież nóż z kuchni. To jest nóż z kuchni. Pamiętam, jak nawet klikaliśmy... Nie mogliśmy nawet chyba na to kliknąć. Czy klikaliśmy? Już nie pamiętam. Później się temu przyjrzę. Prócz wiadomości o śmiertelnym ciosie Sayaki, wiadomo coś na temat złamanego nadgarstka. Jej prawy nadgarstek wygląda na spuchnięty i zakrwawiony. Oprócz tego, widać na nim coś błyszczącego. W miejscu, gdzie jest opuchlizna, widać również błyszczący proszek, jeżeli się nie mylę. Zaczyna mnie to niepokoić. Kolejna rzecz, która jest niepokojąca, to... Na palcu wskazującym lewej ręki widać krew. Nie licząc tej plamy krwi na palcu, jej dłonie są całkowicie czyste.
Dlaczego akurat palec jest we krwi? No to jest akurat logiczne, bo ona coś pisała. Nadgarstek Sayaki został dodany do naboi prawdy w twoim handbooku. Dźgnięcie w brzuch było śmiertelnym ciosem, czyli to, co się stało w jej nadgarstek, musiało się stać wcześniej. Znaczy, jak Sayaka miała złamać nadgarstek, skoro już nie żyła? Sądzę, że logicznym założeniem jest sytuacja, w której Sayaka złamała nadgarstek przed swoją śmiercią. Morderca zaatakował Sayakę w moim pokoju, łamiąc jej przy tym nadgarstek. Następnie uwięził ją w łazience, gdzie zadał śmiertelny cios. Czekajcie, który ten palec jest zakrwawiony? To jest jej prawa ręka. I tą nie mogła nic napisać, bo chyba był złamany, prawda? Więc na logikę. I to jest jej lewa ręka. Czy ona miała jak napisać? No, jak ona mogła napisać 1-1-0-3-7? Może to jest... Nie, na logikę. Wiesz co, musiałaby sobie za plecy jakoś sięgnąć i zacząć od tamtego miejsca pisać 1-1-0... Jezu, ja nawet mam teraz ciężko sobie to napisać, a to dopiero ona. To jest bez sensu. Dobra. W takim razie nie było tematu. Chodźmy, pójdziemy zobaczyć, czy jest tam ten nóż. Wygląda na to, że w końcu ją znalazłeś, prawda, Makoto? Cyfry napisane krwią. Wygląda mi to jak pośmiertna wiadomość. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. To chyba naprawdę jej ostatnia wiadomość. Wygląda na to, że w nią włożyła całe swoje życie. Często mówisz jak niedoceniony poeta? Może wiesz, co oznacza ta liczba? 1-1-0-3-7. Nie mam pojęcia, co to może znaczyć. Sposób, w jaki to napisała, wygląda jakby chciała zasłonić tę wiadomość swoim ciałem. Jeżeli napisała tę wiadomość w pozycji, w której została zabita, to oznacza, że napisała tę wiadomość opierając się o ścianę. Gdybyś napisał coś w takiej pozycji, co byś zrobił? Co bym zrobił? Pomyśl sam. Nie chcesz mi powiedzieć? Musisz to odkryć samodzielnie. W przeciwnym razie sprawa zostanie nierozwiązana, a ty nie odkryjesz prawdy. Nie mam pojęcia, o co jej chodzi. Wiem tylko tyle, że nic mi nie powie. Czekajcie. O, fuck. Dobra, ja już chyba wiem. Ja już chyba wszystko wiem. Brzmiało to trochę, jakby Kyoko wiedziała, co oznacza ta wiadomość. Ja szczerze nie mam pojęcia. Och, chyba wiem, do kogo powinienem się zwrócić. Skoro mowa o nieznanym mi ciągu liczb, to może ostateczna programistka mi w tym pomoże. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem z tobą poruszyć. Wiesz może, jak drzwi do twojej łazienki zostały zniszczone? Zniszczone? O, można myśleć, że się zacinają. Zacinają? Ja, zgaduję, że tylko ja mam taki problem z drzwiami. Kiedy próbowałem dostać się do środka po raz pierwszy, myślałem, że są po prostu zablokowane. Jeśli nauczysz się pewnej sztuczki, drzwi staną się dla ciebie otworem. Ramuga w drzwiach łazienki nie została dodana do naboi prawdy w twoim handbooku. Co? Czyli drzwi nie do końca mieszczą się we framudze, tak? Nie to jednak miałem na myśli. Chodziło mi o zepsutą klamkę. O? Klamkę? Nie zauważyłeś? Cóż, po prostu spróbuj zamknąć drzwi. Z pewnością zrozumiesz, co mam na myśli. Zrobiłem to, co chciała Kyoko i zamknąłem drzwi. O? Klamka. Co jest z klamką nie tak? Co to jest? Klamka prawie odpadła. Co się z nią stało? Ktoś ją rozkręcił. Ktoś musiał użyć śrubokręta albo czegoś podobnego, żeby ją odkręcić. Cokolwiek się z nią stało, oczywistym jest, że odkręcono ją celowo. Co? Ktoś zrobił to celowo? Dlaczego miałby robić coś takiego?
Soreba. Zgaduję, że morderca próbował dostać się do środka i w końcu udało mu się to zrobić. Ale drzwi do mojej łazienki nie mogły zostać zablokowane. Tylko łazienki dziewczyn mogły zostać zakluczone, co nie? Yoko stała chwilę w ciszy, zagubiona we własnych myślach. Nagle spojrzała prosto w moje oczy i złożyła ręce na klatce piersiowej. Została jeszcze jedna rzecz. Wspomniałeś wcześniej o tym, że drzwi do twojej łazienki się blokują, racja? Wiesz coś więcej na ten temat? Cóż, powiedziałem o tym Sayaka ostatniej nocy. Więc mówisz, że tylko ty i Sayaka widzieliście o tym. Ciekawe. Na twarzy Kyoko pojawił się lekki uśmiech, prawie niewidoczny. Odnoszę wrażenie, że zaczyna się jej wszystko układać w głowie. Wszystko zaczyna się robić jasne. Co zaczyna się robić jasne? Nie rozumiem. Powiem ci o tym później. Bywaj. Tajemniczość Kyoko nie dawała mi spokoju, zwłaszcza w momencie, kiedy wychodziła z mojego pokoju. Klamka do drzwi łazienki została dodana od Neboi Prawdy w twoim handbooku. Nadal niczego nie rozumiem, ale... To chyba koniec śledztwa, jeśli chodzi o mój pokój. Może powinienem rozejrzeć się gdzieś indziej. Sprawdzę, skąd morderca zdobył narzędzie zbrodni. Muszę jeszcze obejrzeć nagranie Sayaki. Skoro Sayaka nie żyje, nie mam innego wyboru, jak obejrzeć ten film. Nie licząc tych rzeczy, powinienem się rozejrzeć po reszcie pokoi. Rozmawiam z resztą, może ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia. Okej, dobra, zobaczmy jeszcze ten nóż na szybko. Aczkolwiek ja już chyba... Ej, dobra. Już mieliśmy pokój po prawej stronie. O, to jest pokój Sayaki, tak? Dlaczego na tabliczce jest napisane moje imię? No właśnie. O, to na pewno mój pokój, ale na drzwiach wisi tabliczka z imieniem Sayaki. Tabliczka Sayaki została zamieniona z moją? Czyli nasz plan ze zmianą pokoi nie miał żadnego sensu, bo ktoś zamienił tabliczki. Ale dlaczego ktokolwiek miałby to zrobić? Tabliczki w akademiku zostały dodane do Neboi Prawdy w twoim handbooku. Oj. Tego nie rozumiem. Po co ktoś miał zamieniać tabliczki? To jest bez sensu. Mi się wydaje, że już wiem, kto jest mordercą. Aczkolwiek... w sumie mamy najtrudniejszy tryb, więc może gra nas robi w konia. Zobaczymy. Ina, sprawdzasz, czy w jadalni nie ma jakichś wskazówek? O, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu musiałem chwilę odpocząć. W zasadzie to odpoczywam od początku śledztwa. Pierwszy raz uczestniczę w śledztwie, wiesz? Nie mam pojęcia, co mam robić i gdzie szukać wskazówek. Wiem, co czujesz. Nie wiem dlaczego, ale jadalnia pomaga mi się uspokoić. Wiem, że nie powinnam, ale po prostu tutaj siedzę bez powodu. Będąc szczerą, robię to samo od ostatniej nocy, kiedy Sayaka została zabita. Czekajcie. Robię to od ostatniej nocy? No nie, to by gra nam już chyba coś powiedziała. No właśnie, brakuje jednego noża. Dobrze mi się wydawało. Na ścianie wiszą wszystkie rodzaje noży kuchennych, od dużych aż po małe, jednak... Wygląda na to, że jeden zaginął. Nie było go od samego początku, czy... Powinienem sprawdzić, czy ktoś wie więcej na ten temat. Zestaw noży kuchennych został dodany do Neboi Prawdy w swoim handbooku. A to? Nic nie ma? Nie ma. Dobra, moi drodzy, ale to będzie taki krótszy odcinek. Niestety. Bo powiem wam, osobiście zaspałem troszeczkę z publikacją. Mam jeszcze godzinę niecałą na zrobienie tego filmu, na zrenderowanie i wysłanie na YouTube'a. Tak więc dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, stronę właśnie też w tej chwili robię, więc spokojnie, już powinna być w dniach najbliższych dostępna. Trzymajcie się, hej hej!